Szanowni Państwo, kobiety na rynku finansowym. Dlaczego jest ich tak mało? No jak to zmienić? Andrzej Stec, zapraszam. A moim i Państwa gościem jest profesor Krzysztof Jajuga, prezes CFA Society Poland. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu, bardzo miło. Panie profesorze, tak tytułem wstępu, jak pan ocenia sytuację na rynku pracy wśród finansistów? Jest zapotrzebowanie dzisiaj na finansistów, czy raczej niekoniecznie? I ewentualnie co dalej, jak to będzie w przyszłości wyglądało? Wydaje mi się, że to zapotrzebowanie było, jest i będzie, aczkolwiek się struktura zapotrzebowania oczywiście i poszukiwani są specjaliści bardzo wysoko kwalifikowani, czyli tacy, którzy dadzą radę w zmieniającej się rzeczywistości, z nowymi technologiami, ale też z przemianami społecznymi i tak dalej, czyli niekoniecznie zawody, które polegają na robieniu powtarzalnych rzeczy i widać, że one znikają, te zawody, no nie wiem jakie to są zawody związane z finansami, natomiast zyskują właśnie zawody analityczne. Jeśli popatrzymy na prawdopodobieństwo automatyzacji, to na przykład ono dla automatyzacji zawodu, to ono dla osoby, która jest zatrudniona na stanowisku dyrektora finansowego, to jest bardzo niskie, czyli praktycznie tam 5-6% to jest zagrożenie, że to aut zabierze, podczytaj program komputerowy. Czyli wydaje mi się, że ta struktura się nie, ale nasi też, no, młodzi ludzie, którzy się kształcą, oni są zorientowani, starają się właśnie wybierać na tyle, ile dzisiaj można prognozować, wybierać te zawody, które właśnie dają odporność na te przemiany i które dają możliwość realizacji się. Czyli jednym słowem, panie profesorze, kierunek finanse i bankowość wciąż jest modny na studiach, na uczelniach ekonomicznych. Tak, generalnie tak, jest modny. On zresztą, jak widzę po doświadczeniach tutaj, między innymi z mojej uczelni, to żeby się dostać na ten kierunek, to tam jest wysoki próg z matury, prawda, bo to teraz decyduje. Ten kierunek finanse przede wszystkim to tutaj odgrywa istotną rolę. Czy to dodamy bankowość do tego, czy jakiś inny, ale tu finanse jest to szersze pojęcie. Także wydaje mi się, że warto się kształcić też chyba jednak w obcym języku, nawet jeśli to jest w Polsce, bo ta terminologia jest istotna po angielsku, zwłaszcza, że ludzie, którzy pracują w tym sektorze, nawet jeśli oni siedzą w tej chwili, może troszkę, ale nawet jak siedzą w swoim biurze w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie czy w Gdańsku, to oni mogą pracować na bloku. Dzisiaj tak, i to nie tylko stało się z powodu pandemii, bo te tendencje były już wcześniej, tylko pandemia troszeczkę zakcelerowała to, przyspieszyła i z powodu, że to online straciliśmy już więcej fizycznych miejsc, tak? Czyli może być z instytucją, która jest ulokowana, nie wiem, w Szanghaju, czy w Los Angeles, czy gdzieś indziej, siedząc w domu. No dobrze, to w takim razie zmierzamy w stronę naszego tytułu, czyli kobiety w finansach. Niedawno się pojawiła 3. edycja raportu Kobiety w finansach, przeprowadzonego na zlecenie właśnie CFA Society Poland i agencji rekrutacyjnej Antal. Panie profesorze, jakie są główne wnioski płynące z tego badania? No tych wniosków jest dużo, tu dziękuję Antalowi za współpracę przy tym 50-stronicowy raport. Z takich najważniejszych to zmienia się troszeczkę jakby opinia o tym, czy kobietom jest trudniej, żeby uzyskać dobry zawód, dobre miejsce pracy na rynku finansowym, w ogóle w finansach. Bardziej optymistyczne są te zdania. Poza tym, co jest dla mnie bardzo szczególnie ważne, że kobiety uważają, że dla nich 54% respondentów odpowiedziało, że dla kobiet kariera w finansach jest bardzo ważna, podczas gdy to samo wyraziło tylko 26% mężczyzn. Tak jakby dla kobiet ta kariera jest ważniejsza. Co chcę jeszcze dodać tutaj, że są jakby, oczywiście tam w tym będziemy chyba dalej mówić o tym, o pewnych błędach, które cały czas występują, ale dla kobiet jest, co jest szczególnie ważne tutaj, ważne jest to, że to jest zwiększanie dochodów na pewno, ale również kluczową rolę zaczyna odgrywać elastyczność pracy. No i chyba właśnie ta pandemia troszeczkę tu pomogła, no bo elastyczność pracy oznacza to, że siedzę w domu i że nie muszę być może szukać niani dla dziecka i tak dalej. Mówimy o COVID. Czyli to są te ważne rzeczy i zwiększa się chyba udział. On się dzieje bardzo wolno, bo to na przykład w tej chwili, jeśli chodzi o naszych członków czy członkinie, no to jest w CFA Society Poland to jest jedynie 13%, ale to jest mniej więcej podobnie co średnia światowa, ale już kandydatek na egzamin jest 22%, a osób, które uczestniczą w CFA Research Challenge, czyli w takim prestiżowym konkursie pisanie to i o spółce i później obrona tego raportu w cudzysłowie, no to jest 60% prawie uczestniczek, to właśnie są kobiety, a tylko 40 mężczyźni. Czy ja to postrzegam jako pewien trend? Tu oczywiście to się nie zmieni z dnia na dzień, ale wydaje się, że tu są dość optymistyczne sygnały i to może dalej powiemy sobie o tym, dlaczego ja uważam, że tutaj to zróżnicowanie, czyli udział większy jest chyba pozytywny, aczkolwiek od razu zaznaczę, że jestem przeciwnikiem parytetów. To znaczy wyznaczanie, że to ma być 50%, 70% czy 30%, uważam, że to czyni tylko szkody. To powinno być więcej i może się okazać, będzie powyżej 50% w przyszłości, prawda? Czyli nie dekretowałbym tego parytetami. Czyli zostawić to po prostu rynkowi, niech sobie rynek to wyreguluje jakby samoistnie. Ale panie profesorze, jeśli dobrze rozumiem, wpływ kobiet na rynek finansowy rośnie, dysproporcja w zarobkach między kobietami a mężczyznami maleje, ale wciąż tak naprawdę ta luka i w jednym i w drugim przypadku jest bardzo duża. W przypadku zarobków dysproporcja jest największa w Europie, jeśli chodzi o Polskę. Czyli idziemy w dobrą stronę, ale wciąż chyba nie jest za dobrze. Nie jest za dobrze. Ja myślę, że tutaj też w tym raporcie wyszły takie najważniejsze rzeczy. Dlaczego tak jest, dlaczego to pomimo pewnego postępu, jakby dwa rodzaje barier tu się podaje i to sami respondenci, również kobiety, tam mężczyźni też odpowiedzieli. Pierwsze to jest ta bariera zewnętrzna, że cały czas no, w Polsce jest to, one to nazwały, te respondenci, uwikłanie w tradycyjną rolę kobiet w społeczeństwie. Że to jest jakby taka wizja, że rola kobiety powinna być inna. Oczywiście my wiemy, że jest inna przecież, natomiast no, jakby są pewne tradycyjne bariery, jest ta bariera. Natomiast jeśli chodzi o wewnętrzne, no to tu same kobiety podają, że są jakby takie dwie. To znaczy nazwane zostało to fasadowa skromność. Kobiety nie mają takich, większość przynajmniej, nie mają takich tendencji jak mężczyźni, tendencji do nadmiernej pewności siebie, czyli takie przesadne własnej wiedzy umiejętności, one chyba wiedzą doskonale na co je stać i chyba są przesadnie skromne w tym zakresie. I to jest jakby jedna rzecz. I druga rzecz, też się podkreśla, chociaż nie jest już tak ważna jak ta pierwsza, o której powiedziałem, to jest troszeczkę taka brak odwagi w sformułowaniu żądań, na przykład żądań płacowych, czy żądań w kierunku elastyczności, miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. I to są właśnie bariery, które są po stronie jakby troszeczkę kobiet, czasem używano takiego zwrotu szklany sufit, taki jakiś niewidzialny szklany sufit, który nie pozwala kobietom awansować na wyższe poziomy, chociaż to się właśnie zmienia. I na świecie się zmienia, bo nawet proszę zwrócić uwagę, że w krajach, które tradycyjnie tam nie było mowy o tym, żeby kobiety gdzieś tam się angażowały, no weźmy pod uwagę chociażby Arabię Saudyjską, czyli to już w ogóle niż ten przypadek, że tam to się zmienia i troszkę rynek to wymusza. I myślę, wydaje u nas też, jeśli się okazuje, że czasem będzie potrzeba właśnie tej mniejszej nadmiernej pewności siebie, tak? Czyli takiej refleksji, może ciut większej awersji do ryzyka nawet, może właśnie kobiety mogą być przydatne w takich zespołach, gdzie to będzie zrównoważone w tym sensie. Panie profesorze, to w takim razie co zrobić, aby to zmienić, aby aktywizować zawodowo kobiety? Myślę, że jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, znaczy instytucje finansowe przede wszystkim, ale w ogóle mówię o przedsiębiorstwie, bo właśnie przecież ważną rolę odgrywa dział finansowy w każdym przedsiębiorstwie. No przede wszystkim stwarzać możliwości takie, zachęcać stwarzałości osobistego rozwoju. Tutaj no, różne kursy, tutaj też w raporcie to wyszło, się podkreśla właśnie różnego rodzaju kursy, które są oferowane uczestnikom tych kursów, ale to przede wszystkim chodzi o kobiety. No i tutaj przedsiębiorstwa, instytucje finansowe powinny to bardzo mocno, no po pierwsze sponsorować oczywiście w ramach rozwoju kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, to jest jasne, ale również dać do tego, czyli nawet to jest okres, że trzeba pracować, ale dajemy wolne na te kilka godzin, bo to może przynieść jednak w dłuższym okresie lepsze korzyści niż no takie do końca, żeby te 8 godzin pracować, a nawet więcej. Czyli stwarzanie takiej możliwości. Dalej, wydaje mi się, że to też jest ważna kwestia, ponieważ jednak jest rola kobiety w rodzinie. Była taka niepewność, ona się troszeczkę chyba zmniejsza, ale pewnie jest jeszcze trochę, na przykład pewności swojej pracy, po tym wrócę, mówię o kobiecie, z urlopu macierzyńskiego na przykład, czy nawet, bo przecież są te przypadki, większą rolę urlopu tacierzyńskiego tak zwanego, prawda? Czyli te rzeczy wewnątrz, jakby wewnątrz instytucji, są też kwestie. I to na przykład po stronie uczelni też ja widzę, co się dzieje, że jednak większość osób studiujących na kierunku finanse to są jednak kobiety, no przynajmniej tak to widzę w najbliższym otoczeniu. No pytanie jest właśnie, co się później z nimi dzieje, że jakby zatrudnienie już jest mniejsze ich w instytucjach finansowych. No to są pewnie przyczyny złożone, ale duże zachęcanie, duże promowanie tego i moje doświadczenia wskazują, że ja nie widzę tutaj wielkiej kwalifikacji między, czyli ta płeć nie jest tu, nie generuje tej głównej różnicy, prawda? To właśnie chyba byłoby potrzebne, żeby to było, żeby te zespoły, te teamy, które pracują, były właśnie takie mieszane, bo wtedy synergia płynąca z walorów, jakby nastawienia do rynku płci męskiej i żeńskiej, ona będzie wtedy bardzo duża, czyli jest to z jednej strony likwidacja barier, ale też z strony właśnie ja powiedziałem o tej barierze zewnętrznej, że pewne rzeczy, które się mówi, że to nie jest miejsce dla ciebie, bo to jest zawód męski. No to nie jest prawda przecież. Wiemy, że nie jest prawda i wiele zawodów w tej chwili jest takich, które uważano za męskie, ale są również kobiety. Także to wydaje mi się, że jeśli to ma być korzyść dla społeczeństwa, no to trzeba to podkreślać i te bariery próbować likwidować również mentalnie, bo często to tkwi w głowach osób, a wcale nie jest prawdą. A panie profesorze, tak zapytam, czy mając taki zespół złożony z różnych osób, różnej płci, czy można stwierdzić, że rzeczywiście kobiety mają jakiś specjalną cechę charakteru, jakąś specjalną intuicję, czy to raczej nie ma najmniejszego znaczenia i to są już tylko i wyłącznie takie domysły i pozostałości po tak, ja tutaj bardzo bym unikał słowa intuicja. Rzekoma intuicja to jest to, co może niestety być później wrogiem realnej działalności na rynku finansowym. Być intuicją, a nie jakimiś tam raportami, rozumem i tak dalej. Natomiast to, co pan redaktor zapytał, jest bardzo ważnym pytaniem. Myślę, wydaje się, że też trudno generalizować, bo to nie jest tak, że wszystkie kobiety są jednakowe, wszyscy mężczyźni są jednakowi. No ale jak weźmiemy taki zespół, to sądzę, że ta kwestia przede wszystkim, to już mówiłem o tym, chyba dystansu do siebie, chyba większej rozwagi i chyba też być może, ale to znowu nie chciałbym generalizować za bardzo, mimo wszystko jednak patrzenia troszkę w dłuższym okresie, prawda? I jakby nie próbowania tak zwanych okazji, bo to, jak pan redaktor doskonale wie, to jest to, co nie jest finansowe, czyli te rzekome okazje, zwłaszcza płynące jeszcze z produkcji tak zwanych fake news. Wydaje mi się, że tu kobiety są bardziej rozważne, generalnie mówię, chociaż są wyjątki w dwie strony. Ja mam to szczęście też, że moje dwa są zawody, tak, to znaczy no, akademicki zawód, no i wolontariat w Stowarzyszeniu Analityków Finansowych. Zawsze miałem to szczęście, że zawsze były kobiety i mężczyźni i zawsze ta równowaga, no powiedzmy, relacja, że no nie zawsze to było po 50%, ale to zawsze dawało dobre efekty. Prawda? Także myślę, że to jest nie do przecenienia, naprawdę warto myśleć, nic na siłę oczywiście, ale likwidować stereotypy. To jest dla mnie najważniejsze, stereotypy i te takie obiegowe poglądy, które naprawdę krzywdzą. Panie profesorze, to na koniec zapytam, bo to, o czym pan mówił, to trochę tak jakby był jakiś zwiastun nadchodzących zmian, ale jednak przeglądając listę chociażby osób, które zdobyły licencję CFA, to jednak jeśli się nie mylę, tak intuicyjnie powiem 90%, to chyba jednak nazwiska i imiona męskie, więc co zrobić, żeby to się zmieniło? Dlaczego więcej kobiet powinno zdobywać chociażby tytuł CFA? No właśnie, ja tutaj chyba powiedziałem, że 13% w tej chwili osób w stowarzyszeniu, czyli 87% mężczyzn, 13% kobiet, ale liczba kandydatów już się zwiększa. Natomiast dlaczego kobiety powinny zdobywać ten tytuł? Oczywiście jest to pewne wyrzeczenie czasowe, niewątpliwie, bo to są 3 etapy trudnego egzaminu. Natomiast jeśli zdamy ten egzamin i mamy tam pewną jeszcze praktykę, ona jest tam teraz w godzinach nawet pracy, tak, w różnych inicjach, no to wchodzimy od razu na zupełnie inną rozważań, tak? To jest standard światowy, co daje nam możliwość właśnie pracy na rynku globalnym, nawet siedząc w Polsce. Czyli wydaje mi się, że to jest ta przyczyna, jeśli kobiety mówią o tym, że im zależy na po pierwsze wyższych dochodach, na elastyczności pracy, no to jest właśnie to, co znajdziemy w certyfikacie CFA. Wyższe dochody, nie ulega żadnej wątpliwości, że to jest górna półka, to jest najbardziej prestiżowy zawód finansowy. Zresztą to i Financial Times i The Economist już od iluś tam lat stwierdziły. Natomiast druga rzecz to ta elastyczność pracy. Znaczy cały czas mi się wydaje, że ten certyfikat jest bardzo odporny na te przemiany, bardzo szybkie przemiany, które zachodzą, chociażby tą wspomnianą przeze mnie automatyzację, tak? Tutaj zawsze znajdziemy niekoniecznie pracę już jako, nie wiem, zarządzający portfelem nawet, czy jako analityk, ale jest dużo osób, które pracują i to na przykład dla kobiet to może być bardzo ciekawa funkcja, które prowadzą działalność konsultingową, mając takie kwalifikacje, możemy tą działalność prowadzić w różnych... Co więcej, widzę perspektywę rozwoju ludzi z certyfikatami CFA w zawodzie tak zwanego osobistego doradcy finansowego, czyli doradcy finansowego dla gospodarstw domowych. To właśnie taki kontakt z klientem miałby szczególne znaczenie. Dlatego uważam, że należy zachęcać. Jeszcze jedną rzecz dodam. U nas bardzo dużo osób, prowadzimy taki program mentoringowy, to już będzie kolejna edycja teraz i tam jest zarówno po stronie mentorów, po stronie mentee, czyli osób mentorowanych, jest bardzo duży udział kobiet, już w tej chwili tam w granicach około 50, a może nawet więcej procent, w tym roku zobaczymy ile to będzie. Tylko i wyłącznie należy zachęcać moim zdaniem i myślę, że ja też wiele pytań, bo nawet osoby, które starają się o stypendia CFA, takie w ramach uczelni, tam jest zawsze tam kilka możliwości, no to coraz więcej jest właśnie studentek, dziewczyn po prostu. Wydaje mi się, że one widzą tą potrzebę. Także gorąco zachęcamy wszystkie kobiety, aby zawojowały rynek finansowy. Bardzo dziękuję panie profesorze za ciekawą Bardzo rozmowę. Zachęcam i zapraszamy do rozwoju w zakresie szeroko rozumianych finansów, rynków finansowych, ryzyka i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był profesor Krzysztof Jajuga, prezes CFA Society Poland.